Co to jest, panie Czarku? To jest dokument pierwszego mojego szkolenia a propos instalacji gazowych, montażu. 2002 rok. Normalna praca serwisowa przy instalacji gazowej. Może nie to, że rutynowe podejście, ale standardowe podejście. Wymiana zaworu gazowego z przodu. My ponadto, że było to auto nie z naszego montażu, niektóre myśmy montowali, także mamy taką zasadę, że dodatkowo jeszcze i tak zakręcamy zbiornik, który i tak fabrycznie, znaczy od razu ma zawór elektryczny, który powinien odciąć dopływ gazu, ale my przy instalacjach, których nie montowaliśmy, zakręcamy również zbiornik. Wtedy tak to zostało zrobione, po czym ja odkręcałem zawór, żeby go wymienić. Nastąpiło niekontrolowany, nieprzewidziany wypływ gazu. Spowodowało to małą eksplozję od jakiejś iskry, pożar. I tyle, no. I spłonęło wszystko, rozprzestrzeniało się to momentalnie. My skupiliśmy się na początku na tym, żeby uratować jeszcze kilka tych pojazdów, które tutaj stały, naszych klientów, żeby straty zminimalizować i żeby dać jakiś lepszy dostęp dla straży pożarnej, która też już tutaj koledzy z placu wezwali i tyle, no. Co pan stracił? Straciłem tak naprawdę taki dorobek, może nie życia, ale 10-letniego samodzielnego prowadzenia warsztatu, czyli wszystkie narzędzia, elektronarzędzia, jakieś części, bo tutaj też miałem sporo zapasów magazynowych i trochę. Także no praktycznie wszystko. No. Została mi jedna skrzynka, którą kiedyś dostałem w prezencie, narzędziowa, którą się udało, która po prostu nie była w warsztacie, była w samochodzie akurat, bo ona mi służyła też na jakieś ewentualne wyjazdowe naprawy. Czasami trzeba było po prostu ludziom pomóc gdzieś na drodze, jak się coś tam im zepsuło, to ona jeździła tak ze mną. I tak to wygląda. Prawdopodobnie tak. Ale to się nie widać. To się nie widzi. To co to miało? Tak. A tutaj ten... Dzisiaj rano i w przenośni dosłownie zaświeciło słońce, bo wczoraj wieczorem, jak już opadły emocje, jak odzyskałem numer telefonu, bo spalił się mój telefon również, jak odzyskałem dostęp do mediów społecznościowych szeroko pojętych, zobaczyłem co się tam wyrabia w cudzysłowiu, to się popłakałem, no nie będę tutaj zgrywał twardziela, bo tak było. Zobaczyłem skalę odzewu znajomych, nieznajomych też ludzi, których może znają mnie, ale ja ich po prostu nie kojarzę. I jest po prostu naprawdę miło. Wczoraj od razu też tutaj przyjechało mnóstwo znajomych, kolegów moich dzieci, znajomych, naprawdę sporo ludzi, którzy od razu zaczęli tutaj porządkować te pogorzelisko, żeby jak najszybciej to z tym się uporać i przystąpić do jakiegoś remontu. Warsztat samochodowy to nie jedyne zajęcie, jakim się pan do tej pory zajmował. Czym jeszcze? To znaczy warsztat był moim zajęciem, że tak powiem, dochodowym. To była moja praca, z której żyłem i utrzymywałem rodzinę. A to, że jestem nazywany, znaczy moja żona na mnie mówi, że jestem społecznikiem, no to kto mnie zna, to o tym wie. Nie potrafię siedzieć w domu na miejscu, także zajmuję się różnymi, można powiedzieć, dziwnymi rzeczami, które dla normalnego człowieka może powiedzieć, że nie mają związku, bo teraz to prawda już nie jeżdżę i nie biegam, ale był czas, że biegałem i jeździłem rowerem. Od roku czasu mam przerwę, bo jestem po operacji kręgosłupa.
Natomiast zajmuję się też, od zawsze była moją pasją, były sporty samochodowe. Zaczynałem jako zawodnik kartingowy, do czego teraz wróciłem dzięki powstaniu retro kartingu, które z kolegą Grzegorzem tworzymy w Białymstoku. I sporty samochodowe, rajdy, które kiedyś jeździłem jako pilot. Dzisiaj też właśnie mój były kierowca, z którym jeździłem, Paweł Danielczuk Felix, też przyjechał, nakręcił swój jakiś materiał, jeszcze go nie widziałem, nie miałem czasu. Wielkie dzięki dla niego też za to i obiecał jakąś pomoc swoją. Także mówię, no chyba dlatego, że jestem i tu, i tu, i tu. Jest taka szeroka pomoc. Wczoraj też bardzo miłe zaskoczenie. Zobaczyłem, że te posty o zbiórce, która została ogłoszona, udostępnił Grzesiek Kuczyński na wszystkich swoich profilach biegowych. Naprawdę miłe to i łezka wokół się kręci, bo tak jak powtarzam dzisiaj też od rana, wiara w ludzi wraca po prostu. Warsztat będzie odbudowany. Tak, warsztat będzie odbudowany. Tu też jeszcze chwała dla właścicielki tego lokalu, bo nie ukrywam, mogła podejść do tematu. Proszę pana, pan zastał budynek w stanie całym, proszę mi taki budynek oddać. Właścicielka powiedziała, że będzie partycypować w kosztach odbudowy, także zwolniła mnie z opłaty czynszu, także naprawdę no z każdej strony nic złego, tylko same pozytywy, co nastraja do optymizmu. Na 16 jestem umówiony, nie chcę już może na razie mówić, bo to wyniknie później, nie chcę zapeszyć, ale jestem umówiony też z kolegą, żeby obejrzeć nową lokalizację tymczasową warsztatu. Będzie też na terenie miasta, może nie w tak ścisłym centrum jak tutaj, ale myślę, że też będzie dojazd, nie będzie trudny, będziemy działać.